Trwają prace wewnątrz budynku zabytkowej kamienicy przy ulicy Kościuszki 26. Jak widać, jest to ogrom pracy. Są wykonane nowe stropy, nowy dach, powstają nowe ścianki, wymieniona została stolarka okienna, instalacja elektryczna, instalacja kanalizacyjna, położona jest nowa instalacja teleinformatyczna, będzie zamontowana winda. Pracy ogrom, ale kamienica po oddaniu do użytku będzie skrojona na miarę XXI wieku. Odrestaurowanie kamienicy jest częścią projektu rewitalizacji starej części miasta wraz z przebudową Ronda Żołnierzy Wyklętych i modernizacją rynku. Zabytkowa kamienica będzie centrum społeczno-kulturalnym i artystycznym w tej części Kraśnika. Zgodnie z realizowanym projektem w oficynie powstanie także nowy budynek z salą wielofunkcyjną i zapleczem. Chciałbym, aby mogli się tam spotykać kombatanci, seniorzy, harcerze, organizacje pozarządowe, że byłoby to miejsce, gdzie każdy z kraśniczan znajdzie coś dla siebie. A więc z jednej strony Izba Pamięci w podziemiach zabytkowego budynku, a z drugiej strony możliwość uczestniczenia w wydarzeniach kulturalnych, wydarzeniach konferencyjnych, bo przecież nie tylko modernizujemy stary budynek przy ulicy Kościuszki 26, ale w podwórzu jest dobudowany całkowicie nowy budynek z bardzo dużą salą konferencyjną i będziemy mieli możliwość robienia konferencji również dla podmiotów zewnętrznych. Obecnie prace przy budowie budynku zewnętrznego są mocno zaawansowane, jednak jeszcze dużo jest do zrobienia. Jednak jak zapowiadają projektanci, jest na co czekać, a nowy obiekt z pewnością nie tylko będzie cieszył oko, co widać na wizualizacjach, ale z pewnością to właśnie tutaj przeniesie się życie kulturalne w starej części dzielnicy miasta. Wszystko to będzie powodować, że stare miasto coraz bardziej będzie odzyskiwać swoją funkcję, będzie coraz bardziej żyło, będzie coraz bardziej przyjazne dla mieszkańców, ale również dla osób, które przyjeżdżają z zewnątrz. Zgodnie z projektem, w nowym budynku, w oficynie i samej kamienicy mają znaleźć się sale konferencyjne i koncertowe, filia biblioteki, pomieszczenia edukacyjne, sale dydaktyczne, siedziba organizacji pozarządowych i stowarzyszeń, zespołów muzyczno-wokalnych i orkiestry OSP, kawiarnia oraz Izba Pamięci. Cała nieruchomość będzie też połączona schodami z amfiteatrem. Władze miasta mają nadzieję, że restaurowana kamienica stanie się centrum społeczno-kulturalnym i artystycznym tej części miasta. Plany mamy takie, aby stworzyć pewnego rodzaju szlak turystyczny, nie tylko dla turystów, ale również dla naszych mieszkańców, którzy są zainteresowani historią naszego miasta. Kościół Świętego Ducha, Kościół pod wezwaniem Wzięcia Najświętszej Maryi Panny, synagoga, rynek, który również postaramy się dozielenić, bo na jego gruntowną modernizację pewnie będzie trzeba poczekać na trochę większe pieniądze, ale wzgórze zamkowe plus Muzeum 24 Pułku Ułanów i nasza kamienica przy ulicy Kościuszki 26 spowodują, że stara część, stara dzielnica nabierze całkiem nowego wymiaru, nabierze całkiem nowego wyglądu. To będzie miejsce, gdzie mieszkaniec będzie miał po co pójść, bo będzie mógł pójść do Centrum Kultury, zaprowadzić dziecko na zajęcia, wziąć w udział w jakimś wydarzeniu kulturalnym, może zobaczyć Muzeum 24 Pułku Ułanów, obejrzeć jeden czy drugi kościół, przecież które również są, tam też przebiegają renowacje, więc to ta stara dzielnica będzie nabierała coraz takiego pełniejszego wymiaru i jestem przekonany, że w perspektywie kilkuletniej, bo tam jeszcze potrzeba inwestycji, będziemy mogli się pochwalić i będzie to nasza taka perełka. Rozpoczęcie przebudowy kamienicy to początek dużych zmian urbanistycznych w starej części miasta. Rewitalizacja, na którą miasto pozyskało dofinansowanie unijne, jest największą inwestycją w starej części miasta od 30 lat. Inwestycja rozpoczęła się w 2020 roku, a zakończy się we wrześniu 2021 roku.